Dzień dobry, Ewa Tułacz, witam wszystkich bardzo serdecznie w programie Wygraj Teraz. Moi drodzy, zagadka już jest tutaj razem ze mną, więc od razu mówię, o co chodzi. Szukamy czegoś w mieszkaniu. Dzień dobry, Ewa Tułacz, witam wszystkich bardzo serdecznie w programie Wygraj Teraz. Moi drodzy, jak sam tytuł wskazuje, od razu zapraszam do wygrywania teraz, do wspólnej zabawy. No to co, pierwsza zagadka przed nami, a właściwie za mną. Dzień dobry, Ewa Tułacz. Witam wszystkich bardzo serdecznie w programie Wygraj Teraz. No i oczywiście zapraszam do wygrywania. Już w tym momencie nie ma na co czekać, nie ma co zwlekać, zagadka już przed nami. A naszym zadaniem jest policzenie pieniędzy. Pieniędzy, które widzicie na tym niebieskim tle. I od razu mówię, nie wszystkie monety są prawdziwe. Fałszywych monet nie. Ty akurat już w tym momencie wiesz, jaka to nazwa polskiego miasta, to szybciutko traf tutaj do mnie do studia. Nie udało się za pierwszym razem, wybieramy drugi raz. Czasami tak jest, że trafiacie za drugim, za trzecim razem. Nieistotne, ważne, warto spróbować, bo 400 zł czeka na kogoś, kto mi poda poprawne rozwiązanie, a czasu jest coraz mniej, zobaczcie. No, długa nazwa, wiem i wiem, że niewiele czasu, ale tak naprawdę... Kto miał odczytać tę nazwę, na pewno już odczytał. Ja taką osobę muszę usłyszeć w studio w tym momencie. No i uwaga! Teraz! Się doczekałam. Życzę wszystkim miłego dnia. Pa, pa. Rozwiązanie, widzimy, gdzie te różnice były. No dobrze. A ja oczywiście zapraszam serdecznie wszystkich na jutrzejszy program. Wszystkim oczywiście życzę miłego dnia. No i mam nadzieję, że zobaczymy się jutro. Do zobaczenia. Pa, pa. Cały budżet z tej zagadki przeznaczamy na następną. Skoro tak, tablica nie będzie nam już potrzebna. Kolejna zagadka, moi drodzy, już na ekranie. I mamy tak, 300 zł z poprzedniej zagadki, a na te, ile możemy przeznaczyć na te? I 300, słuchajcie, 300 jeszcze. Dzień dobry, Ewa Tułacz, witam wszystkich serdecznie w programie Wygraj Teraz i oczywiście zapraszam do wygrywania teraz. Zagadka za mną i obok mnie już właśnie. Od razu jak się tutaj do mnie zgłaszacie, od razu głośno i wyraźnie podaję odpowiedzi. Ja nie gryzę, tylko rozdaję pieniądze, dlatego nie ma się co obawiać. Kto wie, ile jest tych kokosów? Zapraszam. Kto ma pomysł? Kokos, kokos i kokos. Ile razy ten kokos możemy przeczytać? Halo, halo? Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana. Poproszę odpowiedź. 41. Oczywiście, że tak. Gratuluję panu bardzo serdecznie. Słuchajcie, mówiłam, że bardzo szybko usłyszę odpowiedź. Tak jest, 41. To co? Pierwsza osoba, której dzisiaj rozdałam pieniądze. Teraz... Czekam na coś kolejnego, ale najpierw te kokosy się tutaj zliczają. Słuchajcie, pokazałam wam 41, ale tak, pokazujemy jeszcze raz. Brawa, gratuluję, szybki telefon, szybka, zdecydowana odpowiedź. I właśnie w taki sposób wygrywamy pieniądze, ale teraz uwaga, niespodzianka. Tara! Mamy okazję do zarobienia pieniędzy i jednocześnie do sprawdzenia swojego wzroku. Która kostka jest inna od pozostałych? Przybliżenie zagadki pomogło. Halo, halo? Dzień dobry. Halo, proszę się odezwać. Halo.
Halo? Witam. Poproszę odpowiedź. Które to kółko? Czy to jest czterna... Czy to jest czter... Tak, słucham. Czy to jest czternastka? To jest pani odpowiedź i to jest, czy to jest bardzo 14? Dobra odpowiedź. Tak, tak, to jest czternastka. I tak pani zabiera 400 zł. Gratuluję pani bardzo serdecznie. No to uwaga. Mamy kolejną zagadkę. Lekką, łatwą i przyjemną. Ale ja zostawiam te 400 zł, żeby nie zmniejszać kwoty. Dlatego wciąż ktoś z was ma szansę zabrać te 400. Uwaga, znajdź pierwszą literę i przeczytaj słowo. Jakie to słowo? Lekka, łatwa, przyjemna zagadka. Może być trudniej i prawdopodobnie będzie, ale na razie jest nie za trudno. Uwaga, która litera jest pierwsza? Znajdź pierwszą literę i przeczytaj słowo. Czyli szukasz pierwszej litery, a potem po tych białych liniach pomocniczych szukasz drugiej, trzeciej, czwartej, piątej, szóstej, siódmej i wychodzi ci słowo. Jak po sznureczku. A jeżeli masz słowo, łapiesz za telefon i wybierasz. Telefonów komórkowych, gwiazdka 7370, z komórek, a ze stacjonarnych 0704 304 370. To jest zagadka do rozwiązania na już, absolutnie. Definitywnie rozwiązujemy zagadkę. No jakie to słowo? Słowo, które każdy zna. No, kto będzie najszybszy? Słuchajcie, na tym to polega. To nie tylko odnalezienie słowa, ale również to, jak szybko sobie z tym poradzicie. Liczy się refleks. Kto pierwszy, ten lepszy. 400 zł. 400 zł za nietrudną zagadkę, bo nie chciałam zmniejszać kwoty. 400 zł. No, szybciutko. No, jakie słowo? I dlaczego nie wynagrodzić tej większej trudności mojemu kolejnemu zwycięzcy? Uwaga, 100 zł za kolejne słowo, tylko nie zastanawiajmy się zbyt długo. Nie zwlekajmy, nie dajmy się uprzedzić. Jak jest takie szybkie tempo, no to łatwo o to, żeby ktoś trafił tutaj nie przed nami. Dlatego szybciutko, szybciutko spróbujmy ułożyć to kolejne słowo. I pamiętajmy, sprawdźmy, czy na pewno literki w tych dwóch kolumnach się nie powtarzają. Czy to jest na pewno czteroliterowe słowo z drugą literką O, a ostatnią A. Powtarzam to, mówię i będę to powtarzać, bo nie chcę żadnej błędnej odpowiedzi. Do tej pory świetne propozycje, wszystko się zgadza, wszystko pasuje. Ja chcę z każdym kolejnym telefonem rozdawać pieniądze. No, to kto następny zgłasza się po wygraną? No i proszę, na życzenie. Halo, halo? Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Jakie słowo pani proponuje? Sowa. Jeszcze raz? Sowa. 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 Bardzo dobrze. Wszystko się zgadza. Gratuluję serdecznie w tym momencie dla pani 100 zł. A ja zapisuję słowo sowa. Dobrze, wyeliminowała nam pani literkę W na miejscu trzecim. Czyli popatrzcie, litera W również całkiem odpada z naszych wyrazów. Zapominamy o literce N i W, bo ona się na żadnym z tych miejsc nie może pojawić. No dobrze, sprawdźmy i przypomnijmy sobie raz jeszcze. Słowo numer 5 nie może zaczynać się od liter Z, N, W oraz S. Na miejscu trzecim wykluczyliśmy N, G, D oraz W. Myślimy nad słowem numer 5. Szybkie tempo, dobre tempo, no ale przez to i szybciej rośnie stopień trudności. Zobaczymy, jak sobie poradzicie z kolejnymi etapami tej zagadki. Ja oczywiście trzymam kciuki za moich kolejnych zwycięzców. 4 osoby już wygrały w moim programie. Kto będzie 5. osobą? Myślimy, układamy słowo. Dobrze, zobaczmy. No, dużo liter, dużo. No ale dobrze, jeżeli komuś z was się udało, to dwie drogi do mojego studia. Gwiazdka 7370 z telefonów komórkowych, ze stacjonarnych 0704 304 370. No, ja już chciałabym usłyszeć kolejnego zwycięzcę. 6 osób już wygrało. Ty możesz być tą 7. osobą, tylko pamiętaj, sprawdź swoje słowo. To jest dobra rada. Ja staram się was tutaj czasami naprowadzać w miarę moich możliwości i w tym momencie taka sugestia, żebyśmy sprawdzali to swoje słowo, bo ja nie chcę żadnej pomyłki. Do tej pory idzie doskonale, oby każda kolejna runda szła tak szybko i tak poprawnie. Do tej pory nie usłyszałam żadnej złej odpowiedzi. Bardzo mnie to cieszy. To znaczy, że sprawdzacie te swoje słowa. Teraz trzeba być wyjątkowo czujnym, bo już po 6 literek w każdej kolumnie nam odpadło.
No dobrze, ale nie zwalniajmy tempa. Wiem, że jest trudniej, ale zmobilizujmy się. 150 zł za kolejne słowo. No, 4 kolejne rundy przed nami, dlatego musimy się sprężyć. Jakie słowo? Jakie będzie tutaj pasowało słowo? Zobaczcie. Żona, noga, woda, sowa, loża, doba. Co jeszcze? I pamiętajcie, literki w kolumnach, w tym przypadku w pierwszej i w trzeciej, nie mogą się powtarzać. To jest jedyna zasada w tej zagadce i no, musimy dlatego sprawdzać te nasze słowa, czy na pewno te literki się nie powtarzają, czy wszystko jest w porządku. Bądźmy czujni. 150 zł za kolejne słowa, za słowo numer 7. No, ale ja nie chcę czekać dłużej. Halo, halo? Halo? Dzień dobry, witam panią. Poproszę o odpowiedź. Kora. Kora. Sprawdźmy. Tak, tak jest. Te literki nie zostały wykorzystane. Świetnie, gratuluję serdecznie. 150 zł dla pani. A ja dziękuję za rozwiązanie 7 rundy. Kora. No widzicie, a jednak się da, a jednak można. Kora. No dobrze. Ani K, ani R nie pojawiły się dzisiaj w żadnym wyrazie, czyli pani posłuchała mojej podpowiedzi i wykorzystała te literki, które się jeszcze nie pojawiły, których nie wykluczyła z alfabetu. No i proszę, mamy słowo kora. Wiecie co, tutaj taka sugestia do was, że te słowa, które podajecie, zobaczcie, one nie są trudne. To są słowa, które wszyscy znacie. Problem polega na tym, żeby odnaleźć takie słowo, często właśnie łatwe, proste słowo, ale takie, które będzie pasowało do naszej układanki, czyli literki w kolumnach nie mogą się powtarzać. Nasze ósme słowo nie może się zaczynać od liter Z, N, W, S, L, D oraz K, a na miejscu trzecim odpadły nam już N. Skoncentrujmy się bardziej, spójrzmy jeszcze raz na ten obrazek, przeliczmy, wybierzmy numer, no a ja czekam na kogoś, komu oddam 500 i halo, halo? Tak, moja odpowiedź, 11 zł 19 groszy. Nie, też nie. Ile? Halo, halo? Halo. Dzień dobry, jaka jest odpowiedź? 16,32. Nie, jeszcze nie, czekam dalej. Ale taką odpowiedź chyba też już słyszałam. Uczmy się na błędach innych. Nie popełniajmy tych samych błędów. Halo, halo? Halo, halo? Dzień dobry, jaka jest odpowiedź? 41-42. Oj nie, to dużo i już mówiłam, że to na pewno za dużo. Liczymy tylko prawdziwe pieniądze. Takie, których możemy użyć w sklepie. No i nikt nas za to nie wsadzi do więzienia. Uwaga, które to monety? Policzenie pieniędzy, z którymi macie na co dzień do czynienia. No jak to możliwe, że ja jeszcze nie usłyszałam rozwiązania? Skoncentrujmy się. Tę zagadkę da się rozwiązać. No, halo, halo? Halo, dzień dobry. Jaka jest odpowiedź? 19,42. Nie, też nie. No dobrze, czekam dalej. Halo, halo? Dzień dobry, poproszę odpowiedź. 18,32. Nie, też nie. Ile? Słuchajcie, skoncentrujmy się bardziej. Kto przeliczył pieniądze, prawdziwe pieniądze, które widzicie na tym ekranie, zapraszam tutaj do studia, bo ja już chciałabym usłyszeć odpowiedź i już chciałabym kogoś wynagrodzić pieniędzmi, to dużymi pieniędzmi. Halo, halo? Dzień dobry, poproszę o rozwiązanie. O rozwiązanie? Tak. To jest 23,42. Jeszcze nie, też nie. No dobrze, czekam dalej. Słuchajcie, robicie mi tutaj nadzieję z każdym telefonem. Ja już jestem pewna, że oddam 500 i co? Halo, halo? Może teraz? Jaka jest odpowiedź? Halo. Witam, poproszę o odpowiedź. 21,42 grosze. Nie, też nie. I to taka odpowiedź już się pojawiła u mnie w studio. Bądźcie czujni. Mamy szybkie tempo. Mnóstwo odpowiedzi już słyszałam. Czekam na tę właściwą, na tę prawidłową. Słuchajcie, te odpowiedzi, które tutaj usłyszałam, w nie musiały się wedrzeć jakieś błędy.
Ale słuchajcie, słuchajcie poprzednich graczy, ponieważ oni proponują jakieś kwoty. No i jeżeli potrafimy słuchać dokładnie, to nie będziemy powtarzać tych błędów, tylko przeliczymy dokładnie. Kto to zrobił? Uwaga. Halo, halo. Dzień dobry, jaka jest odpowiedź? Jaka jest odpowiedź? 17:41. Jeszcze nie, czekam dalej. Ile? Przypominam, dwie drogi do studia Gwiazdka 7370 albo 0704-304-370. Zresztą chyba nie muszę wam przypominać tych numerów, bo słyszę tutaj jedną osobę za drugą, no ale ja bym chciała usłyszeć osobę z właściwym rozwiązaniem. Osobę, która nie dała się zwieść, przeliczyła prawdziwe monety, no i zabierze 500. Uwaga. Halo, halo. Dzień dobry, jaka jest odpowiedź? 10:42. Nie. Nie, też nie. Ile? Halo, halo. 32. Nie. Zapraszam do studia. Gwiazdka 7370704-304-370. Kto ma kolejną propozycję, to w tym momencie trafia do studia. Nie czekamy. Uwaga. No, no i proszę. Halo, halo. Dzień dobry. 3. Halo, halo. 2. 1. Słuchajcie, nie czekam. Nie chcę czekać, ponieważ szybciutko chcę usłyszeć rozwiązanie. Żadnych głuchych telefonów, żadnej ciszy w słuchawce. Odzywamy się głośno i wyraźnie podajemy swoją odpowiedź do odważnych. Świat należy i do odważnych należy ten program, moi drodzy. Dlatego szybciutko, kto ma pomysł, to trafia tutaj i zdecydowanie podaje swoją propozycję. Jeżeli przeliczyłeś te monety, wiesz, jakie jest rozwiązanie, to zapraszam. Ma kolejny pomysł. Słuchajcie, nie czekamy, nie czekamy. Ja nie chcę słyszeć mi tę właściwą odpowiedź, to właściwe rozwiązanie. Chciałabym usłyszeć to rozwiązanie, zanim zniszczę tę kopertę, tak, że nie będę w stanie jej otworzyć. Słuchajcie, no, najwyższa pora. Uwaga, 500 dla kogo? Halo, halo? Dzień halo? Dobry. Poproszę odpowiedź. 19:32. Nie, nie. Gratuluję serdecznie. Oczywiście, że tak, D3 to dobra odpowiedź. 100 zł wędruje do pana. Co tak nieśmiało? Słuchajcie, trzeba śmielej wygrywać te pieniądze. Nie ma się co bać, udzielając mi tutaj odpowiedzi. Kolejna stówka rozdana i kolejna zagadka już z nami. Uwaga! Zasada taka jak przy dwóch poprzednich zagadkach, a mianowicie szukamy jednego obrazka różniącego się od pozostałych. Natomiast od razu mówię, jest trudniej. Ponieważ to nie są obrazki, tylko zdjęcia. No, 25 zdjęć i jedno na pewno jest inne, w jakiś sposób jest inne. No, ciekawa jestem, kto i jak szybko poradzi sobie z tą zagadką. Pewne jest, że do wygrania są kolejne pieniądze. No, a że zagadka trudniejsza, to ja zaproponuję 300. Co wy na to? 300 zł dla osoby, która wskaże mi jedno inne zdjęcie. Tak, bo tutaj już mamy do czynienia ze zdjęciami. No dobrze, przyglądamy się i szukamy. Pamiętajcie, te pierwsze sekundy, kiedy ta zagadka pojawia się na ekranie, to jest świetny moment, bo jeżeli ty widzisz, znasz rozwiązanie, znasz współrzędne już tego obrazka, to masz tę przewagę, że inni dopiero się przyglądają, dopiero szukają, próbują objąć wzrokiem tą zagadkę, a ty już wiesz, no to już w tym momencie masz szansę na 300 zł, tylko traf tutaj do mnie szybciutko. Ja z przyjemnością rozdam te pieniądze i z przyjemnością przejdę do kolejnej zagadki. Uwaga, jeden obrazek, który różni się od pozostałych. Który? 300 zł jest warta ta odpowiedź, więc warto. Warto przyjrzeć się tym obrazkom, tym zdjęciom i spróbować odnaleźć to jedno inne. Dać mi rozwiązanie i z przyjemnością oddam 1000 zł. Słuchajcie, ja nie chcę, żeby te pieniądze zostały w studio. Dobrze, dlatego ostatnie 5 chwil. Ostatnie 5 chwil i w tym czasie musi ktoś do mnie trafić. Słuchajcie, ktoś musi zabrać ten 1000 zł. Ja nic z tymi pieniędzmi zrobić nie mogę. No, nie zostawmy tej ostatniej zagadki bez rozwiązania. To są pieniądze dla was, nie dla mnie. Skoro je zaproponowałam, bardzo chcę je komuś rozdać, ale komuś, kto potrafi podać mi poprawne rozwiązanie. 4 ostatnie chwile. Jeden obrazek, który różni się od pozostałych. Właściwie jedno zdjęcie. Wiem, nowa zagadka, trudniejsza zagadka. No, ale może komuś się udało. Jeżeli tak, to są ostatnie 3 chwile. Musimy kończyć program. Słuchajcie, w tym momencie walczymy już nie tylko z zagadką, ale i z czasem. Kończymy program. 3 ostatnie chwile i 1000 zł do wygrania. Gwiazdka 7370 z telefonów komórkowych, ze stacjonarnych 0704-304-370. To jest wyjątkowo trudna zagadka, wiem.
ale i też bardzo duża wygrana. 1000 złotych, okrągły 1000 złotych. Wiecie, jak w wakacje pieniądze szybko się rozchodzą, te pieniądze na pewno się komuś przydadzą. No ale ja czekam na eksperta. Eksperta w dziedzinie tego typu zagadek. Jedno inne zdjęcie, które... Pamiętajcie, to wy widzicie numery telefonów i to wy musicie wybrać do mnie numer, jeżeli znacie rozwiązanie. Ja do was trafić nie mogę. Uwaga, gwiazdka 7370 albo 0704-304-370. Trzy ostatnie chwile. No i dwie ostatnie chwile. Dwie ostatnie chwile, żeby wybrać numer telefonu i wygrać 1000 złotych. Tak, dobrze słyszycie, 1000 złotych. Za jeden inny obrazek, jedno inne zdjęcie. Które? Pamiętajcie, ja muszę usłyszeć tylko współrzędne. Nie musicie mi podawać, na czym polega ta różnica. Nie. Ważne, żeby współrzędne tego zdjęcia były poprawne. No, to uwaga. Kto mi je poda? Kto zabierze 1000 zł? Kto pozwoli mi zakończyć program? Słuchajcie, bo ja czekam na ten jeden telefon i żegnam się z wami. Teraz. To się musi wydarzyć teraz. Jeden. No, to się przekonuje. Już tam. Przekonuje się, kto zabierze 1000 zł. A 7370 albo 0704-304-370. Słuchajcie, to jest dla mnie naprawdę nerwowy moment. Ale wciąż mam nadzieję, że usłyszę telefon. Bardzo bym chciała, żeby ktoś, kto ma, posiada te wyjątkowe zdolności, wygrał 1000 zł. Jednak znalazł się jakiś ekspert. To super, w takim razie nie pozostaje mi nic innego, jak się z wami pożegnać. No i oczywiście... Dzień dobry, Ewa Tułacz. Witam wszystkich serdecznie w programie Wygraj Teraz i oczywiście zapraszam do wygrywania teraz. Koniec tygodnia, koniec miesiąca, więc mam nadzieję, że się sprężymy. Chcę dzisiaj wam oddać jak najwięcej pieniędzy, które z całego miesiąca się zgromadziły. A właśnie, za co dzisiaj rozdaję te pieniądze? Zaliczenie pieniędzy. Tak, dokładnie. W tej kopercie mam rozwiązanie. Waszym zadaniem jest policzenie pieniędzy, które widzicie na ekranie. Każdy z was ma na co dzień z nimi do czynienia, więc zapraszam już od razu do wspólnej zabawy. Pierwsza stówka do wygrania. Mam nadzieję, że szybciutko usłyszę odpowiedź. Ile jest tych pieniędzy? Kto wie? Kto policzył poprawnie? 200 zł do wygrania. Śmiało. Halo, halo? Dobrze się zadzwoniłem? Tak, bardzo dobrze. Proszę odpowiedź. 67,4 grosze. No nie, jeszcze nie. No, jakiś błąd musiał pan popełnić. Przeliczcie jeszcze raz. Spójrzcie na te pieniądze. Spójrzcie na te pieniądze. Popatrzcie, ja nawet tutaj w studio. I bardzo dobrze, a ja się tym optymistycznym akcentem z wami żegnam. Życzę wszystkim miłego, udanego dnia. Zapraszam na jutro. Do widzenia, pa, pa. Dzień dobry, Ewa Tułacz. Witam wszystkich serdecznie w programie Wygraj Teraz. No i oczywiście zapraszam do wspólnej zabawy wszystkich, którzy mają ochotę na dobrą zabawę i przede wszystkim na wygrywanie pieniędzy, bo po to tutaj dzisiaj z wami jestem, żeby wam te pieniądze rozdawać. To w szybkim tempie liczę na waszą intencję. Pierwsza zagadka już przed nami. Naszym zadaniem i sposobem w pana ręce. Cieszę się, że się udało. No a ja oczywiście się z wami żegnam i serdecznie zapraszam na jutrzejszy program. Pa, pa! Dzień dobry, Ewa Tułacz. Witam wszystkich serdecznie w programie Wygraj Teraz i oczywiście od razu zapraszam do wygrywania pieniędzy. Koperta jest tutaj razem ze mną. Zagadka już za chwilę pojawi się na ekranie. Zobaczcie, moi drodzy, dzisiaj jakaś koleżanka pojawiła się u mnie w studiu. Ja zupełnie nie wiem, o co chodzi. Koleżanko, jak masz na imię? Monika. No dobrze, to Monika może zasady przypomni. Monika jest trochę małomówna, Monika nam zasad nie będzie przypominać. No dobrze, to ja wam przypomnę zasady i od razu mówię, o co chodzi. Słuchajcie, z tych literek trzeba poukładać słowo. Jakieś słowo serdecznie. Właśnie o to chodziło. Uwaga, już wyjmuję. Rozwiązanie w kopercie. Nic nie ma. Boa, gratuluję panu serdecznie. Oczywiście, że tak mówiłam, że proste słowo. Mówiłam, że szybko rozwiążemy tę zagadkę. Tak też się stało. Dzięki panu możemy przejść do kolejnej zagadki. Oczywiście jeszcze raz gratuluję wygranej. I co my tutaj mamy? Już nie 6, a 5 literek, ale... No właśnie, zawsze jest jakieś ale.
układamy słowo, korzystając ze wszystkich 5 liter. Taka jest zasada przy okazji tej zagadki. No i mam nadzieję, że kto tą zasadą się zasugerował. Już w tym momencie... Słowa, 5-literowego słowa. Śmiało, zapraszam. Słuchajcie, łatwo trafisz do studia. Pytanie, kto zna rozwiązanie, kto ma pomysł? I? Słuchajcie, ja zaproponowałam wam też... Nasze słowo powinno mieć 5 liter. A ile ma słowo Alaska? A, l, a, s, k, a. 6 liter. No, słuchajcie, coś tu nie gra. No dobrze, słuchajcie, szybka dogrywka. Szybka dogrywka, nie Alaska. Słuchajcie, ciężko mi w to uwierzyć. No ale dobrze, mówiłam, zaznaczałam. 5-literowe słowo, nie laska. Jest jakieś jeszcze słowo, które da się ułożyć, korzystając z wszystkich 5 liter. Kto z was mi je poda? Śmiało, zapraszam tutaj do mnie do studia. Naprawdę nie ma na co czekać. Nie zwlekajmy, ja już chcę rozdać te kolejne pieniądze. No nie wiem, jak to się stało. Trafił tutaj pan Łukasz do mnie, no ale niestety nie usłyszałam słowa, które jest poprawnym rozwiązaniem. Usłyszałam 6-literowe słowo Alaska. Słuchajcie, nie, zdecydowanie nie. Dlatego prośba dla tych osób, które miały inne słowa. Dzień dobry, proszę odpowiedź. Jedno czy dwa słowa? Skala. Jedno czy dwa słowa? Jedno. Poproszę. Skala. Skala. Bardzo dobrze. 600 zł oddaję za słowo skala. Gratuluję oczywiście bardzo serdecznie. Wszystkim moim zwycięzcom również serdecznie dzisiaj gratuluję. A my się już z koleżanką Moniką żegnamy. Uciekamy do domu. Wszystkim życzę bardzo miłego dnia. No i pa, pa. Uwaga. Co to będzie? Halo, halo? Halo. Dzień dobry. Co to będzie? Balet. Balet. No, jeszcze nie balet, ale zapisuję tę propozycję. Rzeczywiście, da się ułożyć takie słowo, balet. Moi drodzy, ja od razu podpiszę kopertę, żeby wszystko było jasne. No, dobrze. To skoro nie balet, kto z was ułożył jakieś inne słowo? Jakieś inne słowo niż balet. Spośród tych tutaj widocznych literek. Pamiętajcie, korzystamy tylko z nich. Nie dodajemy żadnych literek od siebie. Ja więc szybciutko liczę na jakąś odpowiedź. 200 zł za słowo z mojej koperty. Halo, halo. Dzień dobry. Jakie to słowo? Kabriolet. Kabriolet. Jeszcze nie, ale widzę, że ładnie pan tu wykorzystał wszystkie literki i ułożył słowo z wszystkich dostępnych liter. Jeszcze nie kabriolet. Zapisuję. Kabriolet. Dobrze, to w takim razie myślę, że część z was już się domyśla, że słowo z mojej koperty jest krótsze niż kabriolet. Nie balet, nie kabriolet i nie musimy wykorzystywać wszystkich liter. No, to kto teraz ma pomysł? Z każdą kolejną propozycją jesteśmy bliżej rozwiązania. Gwiazdka 7370 albo 0704 304 370. Kto ma pomysł? No, myślimy, ale nie za długo, bo pieniądze czekają, więc jak będziemy się tak zastanawiać, no to nie będę miała okazji rozdać pieniędzy. Szybciutko, mamy propozycję, to od razu wybieramy numer, sprawdzamy swój pomysł. Uwaga, kto ma teraz jakieś słowo ułożone i nie jest to ani balet, ani kabriolet, to wybiera razem ze mną numer. Gwiazdka 7370 albo 0704 304 370. Halo, halo? Halo. Dzień dobry, co to będzie? Jakie to słowo? Lektor. Lektor. Jeszcze nie lektor, ale mógłby być. No dobrze, zapiszę. Lektor. Od tego momentu nie ma przegranych. Są sami wygrani. Każdy, kto trafi tutaj do mnie i poda mi propozycję imienia, której nie usłyszałam do tej pory, czyli na pewno nie Ariel, zabierze 50 zł, ale ja liczę na to, że 500 z kolejnym telefonem powędruje za mojego zwycięzcy bądź zwyciężczyni. No... Szybciutko. Za każde nowe imię ułożone spośród tych literek zapłacę 50 zł, no a za jedno z nich zapłacę 500. Mam nadzieję, że to właśnie imię usłyszę z kolejnym telefonem.
No, kto miał na myśli imię, to w tym momencie zapraszam do telefonów gwiazdka 7370 albo 0704 304 370. Wykorzystajcie tę przewagę, że być może macie na myśli jakieś imię, a niektórzy jeszcze układają. To szybciutko, szybciutko zapraszam do studia. Nie ma problemu z trafieniem tutaj, więc warto podać swój pomysł i warto wygrać pieniądze. Czy to będzie 50 zł, czy 0,5 tysiąca? No, okaże się. Okaże się z kolejnym telefonem. Uwaga. Czy jest wśród Was ktoś, kto ułożył imię spośród tych widocznych tutaj liter i nie jest to Ariel? A jakie to imię? Czekam na mojego pierwszego zwycięzcę w tym programie. No, ta zagadka chwilę już jest z nami, ale w tym momencie pieniądze zabiera każdy. Halo, halo? Halo? Dzień dobry, poproszę o odpowiedź. Irka. Irka. To jeszcze nie Irka, ale ciekawa propozycja. 50 zł oddaję za tę propozycję. No, ja włożyłam inne imię do koperty i mam nadzieję, że z kolejnym telefonem je usłyszę. Gratuluję pani 50 zł. Powędrowało w pani ręce. Skoro nie Irka i nie Ariel, no co jest w mojej kopercie? 0,5 tysiąca do wygrania. Nie zwlekajmy już. Wiemy, że chodzi o imię. Wiemy, że chodzi o imię ułożone spośród tych literek. Wiemy, że nie jest to Ariel i nie jest to Irka. Na pewno jeszcze jedno imię da się ułożyć. Wiecie skąd wiem? Bo jest w tej kopercie. No, uwaga. Kto ułożył jeszcze jedno imię? Rozwiążmy tę zagadkę. Przyjrzałeś się ważnym literkom? I co? To imię to... Jakie? Pół tysiąca. Wciąż czeka na mojego zwycięstwa. Słuchajcie, dobrze. To ja w takim razie zaproponuję wam minutę. W ciągu tej minuty chcę usłyszeć mojego zwycięzcę. Uwaga! Czas! Start! Zegar ruszył. I... Słuchajcie, sekundy. Czy usłyszę mojego zwycięzcę? Czy usłyszę imię warte 0,5 tysiąca złotych? Da się ułożyć jeszcze jedno imię z tych liter na pewno. Wiem, bo ja takie imię ułożyłam i włożyłam je do koperty. I czekam na kogoś, kto mi to imię wymówi tutaj w studio. I kto zabierze 0,5 tysiąca złotych? Kto? Nie zwlekajmy. Kto ułożył imię z tych liter, to teraz szybciutko wybiera numer. Nie... Dzień dobry, Ewa Tułacz. Witam wszystkich serdecznie w programie Wygraj Teraz. No i oczywiście zapraszam do wygrywania teraz. Nie za chwilę tylko, teraz. Mam nadzieję, że od razu jak przyjdzie wam jakiś pomysł do głowy, to szybciutko traficie do mnie do studia. A jaki pomysł? No właśnie. Szybciutko poradziliśmy sobie z tą zagadką, bo w tym momencie już możemy błyskawicznie przejść do kolejnej zagadki. A co tym razem przed nami? No, uwaga. Bawiliśmy się teraz z literkami. No, a literki na chwilę odkładamy na bok, bo w tym momencie już testujemy naszą spostrzegawczość. Nasz wzrok. Uwaga. Szukamy czego? Szukamy różnicy. Jednej różnicy pomiędzy tymi zdjęciami. Tak, dwa zdjęcia. No, teraz kto pierwszy poda mi odpowiedź. Kto jest najszybszy? No i najbardziej sprytny. Komu najszybciej... najmniej czasu zajmie rozwiązanie tej zagadki. Kto najszybciej trafi tutaj do mnie do studia, na pewno zabierze kolejne pieniądze. 100 zł. 100 zł dla kogoś, kto poda mi odpowiedź. Musicie być bardzo precyzyjni, spojrzeć na te zdjęcia, odnaleźć tę jedną różnicę i tutaj precyzyjnie mi ją przedstawić na antenie. Pamiętajcie, no nie możecie mi powiedzieć na przykład różnica jest w tle albo różnica jest na czymś tam. To musi być precyzyjna odpowiedź. Tak, żeby wszyscy wiedzieli, którzy tej różnicy nie znajdą, żeby wszyscy wiedzieli, gdzie dokładnie znajduje się ta różnica. Ona oczywiście pokaże się zakreślona w czerwonym kółeczku, jak tylko usłyszę rozwiązanie. Ale bardzo proszę o precyzyjną odpowiedź, żebym wiedziała, że dokładnie o tę różnicę, o ten element chodzi. Uwaga, 100 zł dla osoby tej najsprytniejszej i tej najbardziej spostrzegawczej. Tej, która potrafi nie tylko odszukiwać takie różnice, ale potrafi to zrobić jako pierwsza. Słuchajcie, to jest bardzo ważne. Bawimy się
No, nie, trudno mi powiedzieć, w jakim gronie bawimy się w tym momencie przy tej zagadce, ale nie dajmy się uprzedzić. To bardzo ważna zasada. Jak tylko wiemy, no być może ktoś oprócz nas jeszcze w miarę spostrzegawczy, w miarę sprytny siedzi przed telewizorem. Dlatego od razu, jak widzimy te różnice, jak już wiemy, jaki to szczegół, to w tym samym momencie wybieramy numer telefonu. Tutaj nie ma na co czekać. Zgłaszamy się szybciutko po pieniądze. 100 zł. Kto widzi różnicę, kto zna rozwiązanie, no to szybciutko chwyta za telefon. Gwiazdka 7370 albo 0704-304-370. No uwaga, uwaga. I pamiętajcie, bądźcie bardzo precyzyjni. No i oczywiście trzymam kciuki za kogoś, kto zrobi to jako pierwszy. Kto jako pierwszy trafi tutaj do mnie i poda mi prawidłową odpowiedź. Bo prędzej czy później... Halo, halo? Dzień dobry. Dzień dobry, witam Panią serdecznie. Jak ma Pani na imię? Anka. Pani Aniu, gdzie jest różnica? To jest, zdaje się, brak pierścionka na lewej ręce. Brak pierścionka na lewej ręce, to jest bardzo dobra odpowiedź. Gratuluję Pani bardzo serdecznie, Pani Aniu. 100 zł dla Pani i dziękuję, że za szybką odpowiedź. No brawo, Pani Ania okazała się bardzo spostrzegawczą osobą. Bardzo mnie to cieszy. Mam nadzieję, że dzisiaj takich osób więcej przed telewizorami, bo dzięki temu rozdam mnóstwo pieniędzy. No dobrze, ale kolejna zagadka już przed nami. No i tym razem znowu przyglądamy się bacznie. Słuchajcie, tak patrzę na te zdjęcia. Niby wygląda na prostszą zagadkę, prawda? Ale zobaczcie, jest więcej szczegółów na tych zdjęciach. Więcej się tutaj dzieje. No dobrze, kto sobie poradzi z tą zagadką? Dobrze. Tak, tak, dokładnie o to chodzi. Tak, na skrzydełku to oczko jest większe, tutaj jest mniejsze. Gratuluję bardzo serdecznie. 200 zł dla Pani, znowu dla Pani. Słuchajcie, co się dzieje? Czyżby wszyscy mężczyźni dzisiaj no, albo pospali sobie dłużej, albo być może wyruszyli w miasto. No dobrze, kolejna zagadka już przed nami. 3 zwyciężczynie w przypadku tej zagadki. No i oczywiście w przypadku pierwszej również miałam zwycięzcę. Tym razem co? Również 2 zdjęcia. No i również przyglądamy się uważnie. Tym razem już 2 różnice. 2 różnice, których szukamy. Nie jedna. I bardzo Was proszę o koncentrację i o to, żebyście nie zapomnieli, że ja płacę za 2 różnice. Jeżeli szukamy 2 różnic, ta propozycja, ta kwota jest za 2 różnice. Za 1 nie mogę zapłacić, nie. Ta kwota nie jest do podziału. Więc jeżeli widzicie 1 różnicę, nie dzwońcie. Szybciutko spróbujcie odnaleźć tę drugą. Drugą różnicę i wówczas, jak widzicie 2, no to szybciutko zapraszam do studia po odbiór pieniędzy. Szybko dzisiaj wygrywamy, szybkie dzisiaj tempo, dlatego zapraszam kolejną osobę. Tym razem 2 różnice, o tym pamiętajmy. Kto widzi 2, to ja z przyjemnością takiej osobie już oddam pieniądze. Kolejne pieniądze, kolejne 200 zł. No ale dla kogo? No właśnie, zobaczymy, czy tym razem znowu kobieta. Słuchajcie, 3 zwyciężczynie, niesamowite. No ale dobrze. Tym razem, no panowie, dla panów to może być trochę twardszy orzech do zgryzienia, bo tutaj piękna kobieta na zdjęciach, więc mogą być troszeczkę rozproszeni. No ale może akurat to przyciągnie bardziej wzrok do zagadki i akurat tym razem jakiś mężczyzna wygra pieniądze, a może znowu kobieta. Zobaczymy. 200 zł dla kolejnej osoby, która trafi tutaj do mnie jak najszybciej, bo to jest bardzo ważne. Tempo. No dobrze, może ja się z Wami poprzeglądam i spróbuję odnaleźć te dwie różnice. 2, pamiętajcie, nie 1, 2. Gdzie są te 2 różnice? Ktoś już ma jakiś pomysł? Mam 200 zł dla takiej osoby, ale tylko dla takiej osoby, która poda mi 2 różnice. Jeżeli masz 1, poświęć jeszcze moment tej zagadce i spróbuj odnaleźć 2, bo tutaj są 2 różnice. No jeżeli znalazłaś te 2 różnice, to nie czekaj. Traf tutaj do mnie do studia od razu, bo przy poprzednich zagadkach bardzo szybko słyszałam odpowiedzi, dlatego nie daj się wyprzedzić. Wiem, że ta zagadka nie należy do najprostszych, ale wiem, że jak się skoncentrujesz, jak spróbujesz te 2 różnice odnaleźć, na pewno ci się uda.
200 zł. I gratuluję mojemu prawdziwemu specjalisty w dziedzinie tych zagadek, a ja oczywiście się z wami żegnam. Serdecznie dziękuję za wspólną zabawę i zapraszam na jutro, życząc wszystkim miłego dnia. Do zobaczenia. Pa, pa. Co to może być? Słuchajcie, boa to była najbliższa odpowiedź, najbliższa temu słowu z koperty. Jeden. Halo, halo? Tak, słucham. Dzień dobry, jakie to słowo? Kobra. Kobra, nie, no przed sekundą usłyszałam tę propozycję. Nie, nie, nie. Nie kobra i nie boa. Co jest w mojej kopercie? Halo, halo? To. Poproszę odpowiedź. Krok. Krok. No nie, nie, to nie jest ta odpowiedź. Czekam dalej. Halo, halo? Dzień dobry, jaka jest odpowiedź? Barok. Jeszcze raz? Jeszcze raz. Słuchajcie, ja usłyszałam barok. To się cieszę. Robak. Oczywiście, że tak. 100 zł powędrowało do mojego zwycięzcy. My błyskawicznie przechodzimy do kolejnej zagadki. Nawet nie przechodzimy, tylko biegniemy. Utrzymajmy dobre tempo. No dobrze, jaka zagadka przed nami? Dobrze, dwa zdjęcia i pomiędzy tymi zdjęciami jest jedna różnica. Jedna różnica. Gdzie się ukryła ta różnica? No, jeden element różniący te dwa zdjęcia. Szybka, prosta stówka do zabrania. Kolejna stówka. Kto już widzi, to od razu trafia tutaj do mnie do studia. Słuchajcie, nie ma z tym dzisiaj problemu. Przy okazji pierwszej zagadki słyszałam telefon za telefonem, dlatego szybciutko. Gwiazdka 7370 z telefonów komórkowych, ze stacjonarnych 0704 304 370. Jeden element różniący te dwa zdjęcia. Jaki? Kto już wie? Słuchajcie, za dużo czasu zabrała nam pierwsza zagadka z robakiem w kopercie, dlatego teraz troszeczkę musimy przyspieszyć to tempo. No właśnie, halo, halo? Dzień dobry. Halo? Poproszę o odpowiedź. Słuchajcie, tak nie robimy. Dzwonimy, jak znamy odpowiedź. No dobrze, szybka dogrywka. Jedna różnica pomiędzy tymi dwoma zdjęciami. Jaka? Szybciutko. Przyspieszamy tempo. Nie ma problemu z trafieniem na otwartą linię, więc szybciutko zapraszam. Tylko jedna różnica, a będzie trudniej. To wam mogę obiecać. Jeden element różniący te dwa zdjęcia. Jaki? No kto już widzi? Słuchajcie, dzisiaj przygotowałam zagadki dla naprawdę spostrzegawczych osób, ale że tych zagadek przygotowałam dużo, to liczy się również refleks. Im dłużej zagadka jest na ekranie, tym więcej osób ma szansę odnaleźć te różnice, więc jeżeli dostrzeżesz te różnice szybciej, wcześniej, jako pierwszy, to masz tę przewagę. Masz ogromną szansę na to, że zabierzesz wygraną tutaj w moim programie. Bardzo dużą szansę na trafienie tutaj na otwartą linię. Jak widzicie, nie było z tym dzisiaj problemu. No właśnie, halo, halo. Dzień dobry. Halo, proszę się odezwać. No, super. I gdzie jest różnica? Jaka różnica? To nie ta jest dłuższa. Co jest dłuższe? Tunika. Tunika. Tak, zgadza się, bardzo dobrze. Gratuluję pani bardzo serdecznie spostrzegawczości i refleksu. 100 zł dla pani, a my przechodzimy do kolejnej zagadki. No, co tu przygotowałam dla was? Tym razem, uwaga, uwaga, voila, kolejne dwa zdjęcia. Nadal jedna różnica. Słuchajcie, to są nadal zagadki na rozgrzewkę. Proste i szybkie pieniądze do zabrania. O, i w tym momencie szybciutko usłyszę odpowiedź. Gdzie tym razem ukryła się jedna różnica? Dwa zdjęcia. No, kolejna szybka stówka do zabrania. To są nadal proste zagadki na rozgrzewkę. Dlatego sprężamy się. Ja wiem, że nie walczymy o wielkie pieniądze, no ale słuchajcie, stówka piechotą nie chodzi, a tą stówkę ktoś z was w jednej sekundzie, trafiając tutaj do mnie do studia, może zabrać. I nawet powinien. Ja już chciałabym usłyszeć kolejnego zwycięzcę.
Słuchajcie, nawet kolorystycznie widzę, dopasowałam się dzisiaj do zagadki, ale dobrze, biegnijmy dalej. Kto już odnalazł różnicę między tymi dwoma zdjęciami, to teraz. Teraz w tym momencie czekam na odpowiedź. Gwiazdka 7370 albo 0704-304-370. Halo, halo. Dzień dobry. Słucham. Poproszę odpowiedź. Rękawek, szerszy. Zgadza się, oczywiście, że tak, to jest doskonała odpowiedź. Słuchajcie, widzę, że wzrok przećwiczony, że już orientujecie się w tego typu zagadkach. No dobrze, biegniemy dalej w takim razie. I tym razem, co przed nami? Już dwie różnice, jest trudniej. W takim razie, reżyserka, czy ja mogę poprosić o podwojenie stawki? Mamy tutaj trudniejszą zagadkę, 200 zł poproszę. Super. I może pokażmy od razu tę zagadkę na pełnym ekranie, żeby widzowie mieli szansę się przyjrzeć, bo ta druga różnica jest, no, to kto już widzi. Szkoda czasu. Mam nadzieję, że przyjrzenie się tej zagadce z bliska pomogło i że ktoś już z was odnalazł komplet tych różnic, czyli dwie. Do tej pory idziemy jak burza. Cztery zagadki już rozwiązane. Świetnie. Czekam na piątego zwycięzcę. Kto nim będzie? Kto zabierze 200 zł? Kto poda mi dwie różnice, dwa elementy różniące te dwa zdjęcia? Szybciutko. Słuchajcie, syreny już się pojawiają. To oznacza, że już powinniśmy rozwiązać tę zagadkę. Kto mi w tym pomoże? No i kto oczywiście zabierze kolejną wygraną. Słuchajcie, za chwilę będzie jeszcze trudniej. Zresztą myślę, że te osoby, które mają okazję bawić się ze mną w tym programie, wiedzą. Wiedzą, że ten poziom trudności z zagadki na zagadkę... Jedna odpowiedź są kwiatki na szarym tle. Dobrze. Jedna odpowiedź są czarne kwiatki na... białe kwiatki na czarnym tle. A druga różnica? A druga różnica paseczek przy butach. Świetnie, doskonale. Gratuluję, panie Pawle. 200 zł dla pana w tym momencie. Bardzo się cieszę, że mam kolejnego zwycięzcę, że idziemy bardzo szybko do przodu. No dobrze, kolejna zagadka już przed nami. No, mówiłam, uprzedzałam. Już trzy różnice. Nie jedna, nie dwie, a trzy. Dlatego, czy możemy ponownie podwoić stawkę? Poproszę o 400 zł. No skoro jest trudniej, chcę to wynagrodzić komuś z was, kto poda mi odpowiedź. I od razu również poproszę zagadkę na pełną. Kto z was widzi już trzy różnice między tymi dwoma zdjęciami? Słuchajcie, dobrze, poprzednim razem pomogło. To może tym razem również zróbmy tak samo, dobrze? Ponieważ ja bardzo chciałabym utrzymać to dobre tempo, naprawdę świetne tempo i jakoś was mobilizować. No, póki co podwoiłam stawkę, 400 zł. No, ale ponieważ już chciałabym usłyszeć odpowiedź, 10 chwil. Dlatego bardzo się zmobilizujmy, dobrze? 10 chwil, kończymy zagadkę, oddaję pieniądze i biegniemy dalej. Ale te 10 chwil jest tylko dla tych osób. A trzecia jest taka, że na ręce ma troszkę niżej tą taką bransoletkę. Tak, świetnie, oczywiście, że tak, doskonale. Gratuluję panu bardzo serdecznie. 400 dla pana w tym momencie. Bardzo spostrzegawczy pan, szybciutko podał mi odpowiedź. Trzy różnice wymienił rewelacyjnie. No dobrze, to co tym razem przed nami? Kolejne dwa zdjęcia, ale... Chyba będzie nawet trudniej, zobaczcie. Same zdjęcia są mniejsze. W takim razie, reżyserka, czy ja mogę dorzucić jeszcze 300? 700 zł chcę oddać za tę zagadkę, za rozwiązanie tej zagadki. Tym bardziej, że ja ją, słuchajcie, widziałam przed programem, muszę się przyznać. Widziałam ją przed programem i muszę się przyznać, że nie odnalazłam trzeciej różnicy. No ale wy spróbujcie. Wy mnie tutaj zazwyczaj zaskakujecie i to czasami naprawdę bardzo szybko. Szybko rozwiązaliście poprzednią zagadkę, również trudną. Pokażmy te również na pełnym ekranie. Czy możemy? Dzień dobry, Fatułacz. Witam wszystkich bardzo serdecznie w programie Wygraj Teraz. I od razu zapraszam was, moi drodzy, do wspólnej zabawy. Od razu na początku zaznaczam, że to jest koniec tygodnia. A co za tym idzie? Widzimy się dzisiaj po raz ostatni w tym tygodniu, dlatego od razu zapraszam do wspólnej zabawy, do wygrywania pieniędzy. Wykorzystajmy tę szansę przed weekendem, a być może wygrane pieniądze może akurat przeznaczymy na weekend albo na jakieś... Na podanie mi swojej liczby. Przełożył tak te dwie zapałki, żeby utworzyły poprawne rozwiązanie. Mam
mam nadzieję, że nie poddajecie się w tym momencie. Czeka 200 zł. Słuchajcie, parę osób już próbowało. Warto spróbować jeszcze raz. Po prostu spróbować w inne miejsce przełożyć te dwie zapałki. Uzyskać jeszcze większą liczbę. Bo za tę największą ja zapłacę 200 zł. Chciałabym już to zrobić, moi drodzy. No to jak? Kto mi w tym pomoże? Słuchajcie, nie popełniajcie błędów. Wyciągnijcie wnioski z poprzednich odpowiedzi. Może je sobie zapiszcie. Udzielisz prawidłowej odpowiedzi, wygrywasz nagrodę. Regulamin możesz znaleźć na 375 stronie Gazety Telewizji Polsat. Moi drodzy, szybkie tempo. Ja chcę dzisiaj rozdać jak najwięcej pieniędzy. Początek tygodnia, dlatego bierzemy się twardo do roboty. Nie czekamy, nie zwlekamy, nie zastanawiamy się zbyt długo. A ja poproszę szybciutko o kolejną zagadkę. Proszę, kolejna zagadka już na ekranie. I co tym razem? Jedną czy dwie różnice. Nie dzwońcie, nie testujcie otwartej linii, bo ona naprawdę działa dzisiaj bez zarzutu. Mnóstwo zwycięzców już dzisiaj miałam. Ja czekam na osoby, które widzą wszystkie trzy różnice, bo tylko takim osobom mogę zapłacić, tylko takim osobom mogę oddać pieniądze. 500 zł. Gdzie jest ta różnica? Trzy różnice. Nie no, tutaj muszę stanąć po waszej stronie. No, nie jest łatwo, to na pewno. Kto sobie z tym poradzi? Trzy różnice. Otwartą linię. Jeśli twój telefon trafi na otwartą linię, to zostajesz automatycznie na żywo połączony z moim studiem. A jeżeli udzielisz prawidłowej odpowiedzi, wygrywasz nagrodę. Regulamin możesz znaleźć na 375 stronie Gazety Telewizji Polsat. No, szybciutko wymieniłam wam te zasady, dlatego że równie szybko chcę usłyszeć mojego pierwszego zwycięzcę. Program dzisiaj krótszy, więc musimy się naprawdę sprężyć, no i skoncentrować się na zagadkach. A ponieważ chcę, żeby to tempo było bardzo szybkie, chcę wam rozdać jak najwięcej pieniędzy, no i zagrać jak najwięcej zagadek. Wszystko w waszych rękach. Mam nadzieję, że bardzo sprawnie będziemy dzisiaj rozwiązywali kolejne zagadki. No uwaga, pierwsza zagadka 100 zł, jedna różnica pomiędzy tymi dwoma obrazkami. Próbujemy odnaleźć jeden różniący je szczegół. Co to może być? Mam nadzieję, że bacznie się już przeglądacie. Każdy na pewno ma swoją metodę, żeby odnaleźć taką różnicę. Można podejść do telewizora, można troszeczkę odejść, żebyśmy jak najszybciej uporali się z zagadką. Mam nadzieję, że nikt z was nie ma wątpliwości co do tego, że są tutaj dwie różnice, bo one na pewno tutaj są. Pytanie, kto z was jako pierwszy je odnajdzie i poda mi je tutaj na antenie, głośno i wyraźnie, tak jak mój poprzedni zwycięzca, pan Krzysztof, zabrał 200 zł. Teraz czeka już 400. I pamiętajcie, krótki program. Ja to będę dzisiaj powtarzać, bo ja chcę jak najwięcej zagadek rozdać. Chcę, żebyście się szybciutko uporali z tą zagadką i żebyśmy przeszli do kolejnej. No, co my tutaj mamy? Bardzo ładne, kolorowe zdjęcie. Co tutaj może być nie tak? Przyjrzyjmy się. No, jest troszeczkę fragmentów do przeanalizowania. Dużo się tutaj dzieje na tym zdjęciu. No, próbujemy. Przyglądamy się i szukamy. Pamiętajmy, że chodzi o dwie różnice. Ja za jedną nie zapłacę. Tak to jest w tego typu zagadkach, no, że muszę usłyszeć komplet, czyli dwie. Dwie różnice. Jakie? 400 zł. Gwiazdka 7370 albo 0704-304-370. To są te dwie drogi do mnie do studia, więc jeżeli już teraz widzisz te dwie różnice, nie daj się wyprzedzić komukolwiek. Naprawdę, warto spróbować się od razu. Tylko, słuchajcie, nie wiem jak to się stało, ale dzwonimy wówczas, kiedy znamy odpowiedź, kiedy wiemy, tutaj liczy się refleks. Jak widzicie, łatwo trafić do studia, no ale...
tutaj trzeba mieć przygotowaną, poprawną odpowiedź przynajmniej. No, jeżeli chodzi o tę zagadkę, ja nie mogę oddać pieniędzy już za poprzednią zagadkę. Z tą zagadką dawno się uporaliśmy i za tą zagadkę już pieniądze ktoś zabrał. No, a teraz? Teraz wciąż czeka 400 zł, ale dla osoby, która wskaże mi dwie różnice pomiędzy tymi zdjęciami. Uwaga, te osoby, które widzą mnie teraz, nie muszą nigdzie przełączać i widzą te dwie różnice, to szybciutko do telefonów. Ktoś stracił swoją szansę, ale dzięki temu ktoś z was ją zyskał. Ktoś z was w tym momencie może zabrać 400. Kto? Dwie różnice pomiędzy tymi zdjęciami. No tutaj trzeba być czujnym, moi drodzy, szybko, jeżeli jest szybkie tempo, szybko rozwiązujemy zagadki, łatwo się zagapić, a tutaj liczy się nie tylko spostrzegawczość i refleks, ale również czujność. No, czy ktoś wie, jakie dwie różnice są pomiędzy tymi zdjęciami? 400, kto wykorzysta szansę? Szansę, której mogło nie być, bo trafiła tutaj do mnie pani do studia. No i niestety nie uzyskałam odpowiedzi, dlatego 400 zł wciąż czeka na mojego zwycięzcę. Jeżeli to ty, właśnie ty widzisz te dwie różnice, prosiłabym nie zwlekać, naprawdę. To mu życzę udanego weekendu, żegnam się z nami, zapraszam na przyszły tydzień. Pa, pa. Usłyszę telefon od razu, jak zagadka pojawi się na ekranie. No ale może ktoś mnie zaskoczy. Często zaskakujecie mnie w tym programie, więc słuchajcie, ja naprawdę nie wiem, czego się spodziewać. Czasami jest tak, że zagadka jest prostsza, czekam dłużej. Czasami jest tak, że zagadka wydaje mi się naprawdę trudna. Próbujemy z ekipą wcześniej przed programem rozwiązywać, no, z kiepskim skutkiem. A tutaj proszę, zagadka wskakuje na ekran i wy ją błyskawicznie rozwiązujecie. No, dlatego teraz również jestem dobrej myśli. Nie da się tego przewidzieć, ale mam nadzieję, że tempo będzie takie jak do tej pory. 300 zł za trzy różnice. Szukamy, przyglądamy się. Słuchajcie, ja już mówiłam, mam dzisiaj dobry humor, jest piątek, weekend przed nami. Nie mam dużo pieniędzy do rozdania, więc wiecie co? Ja 500 zaproponuję za tę zagadkę. Co wy na to? 500, żebyśmy ją szybciej rozwiązali, no i żeby przyjemniej wygrywało się większe pieniądze. 500 za trzy różnice. Dzień dobry, Ewa Tułacz, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w programie Wygraj Teraz. No i oczywiście zapraszam do wygrywania teraz. Pamiętajcie, nie zwlekamy, nie czekamy. Ja mam dla dzisiaj dla was tutaj małą niespodziankę. Mianowicie szukamy zwierzaka na literę K, ale no właśnie, aż cztery koperty, to znaczy, że cztery... Ja też jak pokazano mi tę zagadkę przed programem, pomyślałam sobie... Pomyliły im się polecenia, ale nie, nie, nie. Wszystko jest tak jak trzeba, tak jak należy. Wiemy, że na zdjęciu jest zwierzę, ale gdzieś tam ukryta jest również ludzka twarz. Pytanie, kto z was potrafi ją odnaleźć i kto z was potrafi ją odnaleźć jako pierwszy, bo to jest bardzo istotna sprawa w tym programie. Jak biegniemy tak szybko, trafia się tutaj do mnie jedna osoba za drugą, czyli nie ma problemu z trafieniem na otwartą linię, co oznacza, że w przypadku tej zagadki kwestia jest tylko tego, kto po prostu jako pierwszy szybciutko odnajdzie tę twarz. Twarz na tym obrazku, ludzką twarz, nie nosorożca. Od razu mówię. No, szukamy, szukamy, przyglądamy się, a 200 na kogoś czekają. Na kogo? Słuchajcie, utrzymajmy tempo z poprzedniej zagadki. Da się? Mam nadzieję, że się da. Dobrze, słuchajcie, to żeby utrzymać to, tylko przybliżymy ją troszeczkę, w troszeczkę inny sposób, a mianowicie, a no właśnie. No dobrze, zagadka jest w troszeczkę, mam nadzieję, bardziej przyswajalnej formie, więc 10 chwil i rozwiązujemy tę zagadkę. Ja nie chcę czekać. 9 chwil, słuchajcie, dobre mamy tempo, żeby je utrzymać dla tej osoby, te 9 chwil, dla tej osoby, która widzi ludzką twarz na tym fragmencie zdjęcia. W którym kwadraciku ona się znajduje? Potrzebuje cyferkę i literkę. No, 8 chwil. Kto tutaj widzi twarz? Ludzką twarz. 7 chwil. Sz-
6. No, ja mówiłam, że szybko chcę mieć zwycięzcę, w związku z tym odliczanie przebiega błyskawicznie. Jesteśmy już w połowie, 5 chwil i chcę usłyszeć mojego kolejnego zwycięzcę. Słuchajcie, ja bardzo lubię rozdawać wam pieniądze. Ja nie lubię długo czekać na moich zwycięzców. 4 chwile. Gwiazdka 7370. No właśnie, halo, halo. Dzień dobry. Halo, proszę się odezwać. 3, słuchajcie, z ciężką ręką. 2, 1. No nie, no w takim momencie, kiedy czekają pewne pieniądze za odpowiedź, a ktoś się do mnie nie odzywa. No dobrze, w takim razie 3 chwile i moment dogrywki. Jak już wybieracie numer telefonu, słuchajcie tego, co się dzieje w słuchawce. No nie wiem, jak to się dzieje, że trafiacie tutaj do mnie, po czym się nie odzywacie albo rozłączacie się. Tak nie robimy. Warto słuchać tego, co się dzieje w telefonie, nie tylko tego, co się dzieje na ekranie. Jeżeli już wybieracie numer, no to bądźmy czujni. Uwaga, jedna chwila. Jedna chwila i chcę, żeby ktoś zabrał te 200 zł. Komu się udało odnaleźć ludzką twarz, to jest ten moment. Przejdźmy do kolejnej zagadki. Nie ma co czekać. No, szybciutko. Kto wykorzysta ten jeden moment? Jedną chwileczkę. Gwiazdka 7370 z telefonów komórkowych, ze stacjonarnych 0704 304 370. Ostatnia chwila, ale dla tej osoby, która wypatrzyła twarz, która dopatrzyła się na tym fragmencie zdjęcia ludzkiej twarzy. Ale mu się to udało. No zobaczcie, już 0. No, w takim razie... Kto rozwiąże tę zagadkę? Gdzie jest mój zwycięzca? Kto się dopatrzył tutaj ludzkiej twarzy? Ja wiem, że to brzmi dziwnie, kiedy na zdjęciu jest fragment zwierzęcia. Halo, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Poproszę o odpowiedź. C1, sprawdźmy, uwaga. Czy słusznie? Tak, bardzo dobrze się pani dopatrzyła. Gratuluję, 200 zł oczywiście wędruje w pani ręce. A my biegniemy do kolejnej zagadki. Co tym razem przed nami? Uwaga, uwaga. No, widzę, że zasada podobna. Ponownie szukamy twarzy. Twarzy wśród tych kwadracików. To jest zdjęcie papuszki. Bardzo ciekawe, bardzo przyjazne. Przyznaję, że tej zagadki nie widziałam przed programem. Poprzednio zobaczyłam. Mieliśmy zagrać coś innego, no ale widzę decyzja reżysera. No dobrze, ja tutaj nie mam za wiele do gadania. Po prostu czekam na kolejnego zwycięzcę i kolejne pieniądze mam do rozdania. Przypatrujemy się uważnie. Ja wiem, że na tym zdjęciu jest papuga, to na pewno. Ale tam gdzieś jest ukryta ludzka twarz również. No i pytanie, kto potrafi taką twarz wypatrzeć? Jak to załadowaliście zagadkę dla ekspertów? Słuchajcie, nie wiem, co mi tutaj reżyserka opowiada, ale mówią mi, że załadowali zagadkę dla ekspertów. No mieliśmy, jak to, mieliśmy grać prostsze zagadki. A, że takie tempo dobre, to stwierdziliście, że zaeksperymentujecie. No dobrze. No a jeśli to jest zagadka dla ekspertów, no to ja w takim razie przypilnuję tutaj innej kwestii. Mianowicie poproszę również o kwotę dla eksperta. No, tak lepiej. Dobrze, słuchajcie, skoro zagadka dla ekspertów proponuje 500 zł, no i przyglądamy się uważnie tej zagadce, bo gdzieś tutaj na tym zdjęciu jest
ludzka twarz. No, reżyserka mi mówi, że jednak większość ludzi, którzy mieli okazję przyjrzeć się tej zagadce, widziało po prostu papugę, no. Pióra, oko, dziób. No, a tutaj jest na tym zdjęciu gdzieś ludzka twarz. Słuchajcie, mi pozostaje wierzyć na słowo, ponieważ nie wiemy, jakie jest rozwiązanie tej zagadki. Próbuję tutaj kątem oka spoglądać. No dobrze, spróbujmy może razem. Co może w taki sposób uda się nam odnaleźć odpowiedź, odnaleźć tę ludzką twarz, a żeby było łatwiej. Jeżeli ktoś z was próbuje, to teraz. Teraz ma szansę wpaść tutaj do studia i zabrać te pieniądze. Ostatni moment. I? Czy ten 1000 złotych znajdzie swojego nowego właściciela? Halo, halo? Dzień dobry. Halo? Poproszę odpowiedź. Dzień dobry. D1. D1, sprawdźmy, uwaga. Czy wszystko się zgadza? Tak jest, gratuluję serdecznie. Jednak się udało. 1000 złotych oddaję w pani ręce, a ja się z wami żegnam w tej miłej atmosferze i serdecznie zapraszam na jutrzejszy program. Do zobaczenia, pa, pa. Gratuluję pani bardzo serdecznie. Gratuluję wygranej 1000 złotych dla pani. Mam nadzieję, że się pani cieszy. Ja również, że udało mi się i że zdążyłam rozdać te pieniądze. No a ja oczywiście wszystkim wam życzę bardzo miłego dnia. Wszystkim moim dzisiejszym zwycięzcom również serdecznie gratuluję. No i zapraszam na jutrzejszy program. Do zobaczenia. Pa, pa.